dzisiaj wam przytoczyć słowa papieża Franciszka z ostatnich dni i apel, który kieruje kanapy. I ja dzisiaj widzę tutaj was, którzy wstaliście z tej kanapy i bardzo się z tego cieszę, naprawdę śmieję się. Słuchajcie, papież, nawet jeżeli sytuacja nie jest dobra, mówi papież, a planeta cierpi, okno szansy jest nadal otwarte. Zachęcam do lektury, ponieważ jest to list skierowany nie tylko do ludzi wierzących, ale także do ludzi niewierzących. Miesiąc temu papież napisał o tym, że dzisiaj jest to czas na podejmowanie działań proroczych. Wielu młodych ludzi podnosi głos na całym świecie, wzywając do odważnych decyzji. Są rozczarowani zbyt wieloma, niestety należy przekazać, że nadzieja na jutro nie jest tylko pięknym uczuciem, ale zadanie, które wymaga dziś konkretnych działań. Trzeba tym młodym ludziom dać prawdziwe odpowiedzi, a nie puste słowa, fakty, a nie złudzenia. To mówi papież Franciszek do nas dzisiaj. Ponad religiami, ochrona klimatu. Ponad religiami, ochrona klimatu. Ponad religiami, ochrona klimatu. Ponad religiami. I jeszcze jedno... Aktualne dane i oparte na nich prognozy wskazują, że ta postępująca katastrofa wkrótce, w ciągu paru dekad, zniszczy też cywilizację, która ją uruchomiła. Trochę jak z nowotworem, który rozrastając się niszczy system, na którym rośnie i później ginie razem z nim. Bo musimy przestać zabierać w przyrodzie kolejne zasoby i przestrzeń, a zacząć jej tą przestrzeń oddawać. Nie tylko ze względu na samą przyrodę, która jest... Jest nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tył marszu dopiero do nas dołącza, także przyszłości nie odbierajcie nam przyszłości. 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 Witamy na piątym przystanku marszu klimatycznego pod krótkim tytule Woda. Chodźcie. Małowieską. Wielu z nas wie, że nie chcemy oddychać smogiem. Wiemy też, że nasz rząd mi zagładę puszczy drzew. Bardzo mało robi z powietrzem, ale myślę, że prawie nikt z was tutaj nie wie, że 2 lata temu Polski Głos jednogłośnie przegłosował, czyli wszystkie partie, łącznie z PO, przystąpienie do budowy drogi wodnej E40, czyli zamiany Wisły, Odry, części Warty i Bugu w drogi do transportu węgla. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasz największy skarb. To jest taka ilość dzikiej natury, przyrody, Natura 2000, rezerwatów, która jeszcze nas chroni. Nie możemy w momencie zmian klimatycznych pozwolić sobie na dewastowanie ostatniej dzikiej natury. Wliczono, że 300 km nieuregulowanej rzeki na pieniądze, jak to policzono, to jest 26 milionów rocznie. Tyle jest warta praca rzeki, którą rzeka robi dla nas za darmo. Że ludzie będą uciekać z części ziemi, na której zabraknie słodkiej wody. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na trwonienie rzek. Muszą zostać naturalne i dzikie.
Siostry rzeki, przybywajcie! Przybywajcie! Wsparcie i swą siłę dajcie! Bo mi ciałe chcą narzucić, nam się zjednoczyć, użyć naszych grzecznych mocy. Płyńcie więc przy pieśni dźwiękach. Miejmy sprawy w swoich rękach.